Zostało jeszcze tylko kilka godzin na rozliczenie zeznań podatkowych za 2022 rok. Dziś jednak w urzędach skarbowych na próżno szukać długich kolejek, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Mieszkańcy wybierają inną drogę. Elektroniczną. To wygodniejsza? Zdecydowanie. Wspaniała sprawa, bo szło, nie mieliśmy żadnych problemów. I nie trzeba stać w kolejce. I nie trzeba, ja w ogóle zapomniałem, bo to już od paru lat to robię tak elektronicznie, że nie muszę stać w kolejce i to wysyłam. I także to jest super, no, program jest kapitalny na stronie internetowej. Mimo mojego, już 74 lata mam, to trochę tak, to dzieci mnie tak zmusiły, żeby wejść w tą elektronikę i już się tam nie stać w kolejce. Także się cieszę, że mnie do tego przymusiły. No ja jestem emerytem, także... Przez internet. Łatwiej składa się przez internet? No łatwiej, bo zawsze co roku sprawdzam. Ale nie znaczy to, że do Urzędu Skarbowego nie przychodzi już nikt fizycznie. We wtorek w Katowicach w kolejce stało kilka osób, ale tylko niektóre składały zeznania podatkowe. Osoby przychodzą do urzędu w celu uzyskania informacji a propos konkretnych ulg, które dotyczą tych osób. Przychodzą też obcokrajowcy. Również przychodzą obcokrajowcy, natomiast widzimy zainteresowanie również elektroniczne, więc w tym zakresie również pomagamy im zrozumieć ten system. Choć w teorii systemu rozumieć nie trzeba, bo nawet jeśli nie złożymy zeznania podatkowego, to zrobi to za nas. Warto jednak pamiętać, że wtedy może nie uwzględnić niektórych ulg. Jeśli nie wskazywaliśmy wcześniej, komu chcemy przekazać swoje 1,5% podatku, system też nie zrobi tego za nas. I warto również sprawdzić swoje zeznanie przed upływem czasu zgłoszenia. My ze swojej strony zachęcamy, żeby jednak na tego Twojego EPIT-a się zalogować i zobaczyć, jaka jest ta propozycja zeznania, bo zdarzają się błędy po stronie płatników. Zdarza się, że na przykład ten PIT 11, który mamy w ręku, a który wystawił pracodawca czy płatnik, jest troszkę inny od tego co my mamy, tak? Co ma administracja skarbowa. Czas składania zeznań podatkowych mija o północy.